No to lecimy z unboxingiem. Pierwszy grudzień to taki chiński Mikołaj. To jest zapewne... Onem słoneczny. Zaraz zobaczymy. Folia wylatuje. Narzędzie ostre zamknąć, żeby sobie ała nie zrobić. I chyba dokładnie taki panel miał kolega. Co tu mamy? User manuala. Solar panel, co? Inwerter do jakiejś tutaj? Tak, na pewno. Żeby podłączyć komputer. Tak. Tutaj krzaczki. To tak jest później do przeczytania. I patrzmy, co my tu mamy. Aha. Dwa chińskie karabinki, które zapewne mają być sobie później tutaj. Ile to oni tu wieszczyli mocy tego panelu? 70 W chyba. Z tego co pamiętam. 18, no zobaczmy. I co? Raz, dwa, trzy i pięć takich paneli. I tutaj mamy co? Mamy wyjście USB. Ale to nie jest dokładnie w sumie takie jak miał być, bo tam miał kolega jeszcze tutaj taką kieszonkę. Więc należy... Produkt nie jest rekomendowany do ładowania telefonów bezpośrednio, czyli przez powerbank. Czyli najpierw dymamy powerbank, a później z powerbanku pobieramy dopiero energię do telefonu. No trochę straty będą na tym, no ale dobra. No nic, no to chyba powinno działać, tylko że w tym momencie będzie problem z jakimkolwiek testem, bo słońca brak w ogóle, jest normalnie jeden chyba 3 stopnia chłodno. No to tak wyjrzy, więc jakieś pierwsze testy się odbędą, myślę, nie wcześniej jak przy jakimś tam pierwszym wypadzie w teren. No, spoko. Panelik. Jakby się jakieś dłuższe wyjście gdzieś trafiło. Aha, i że tutaj się upewnić, bo tak. No, do zapoznania się. Cenę wrzucę w opisie, ale nie było to dobre. 200 koron, czyli jakieś tam 8 dyszek. No to panelik mamy.